Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam niektóre moje elementy, które zamówiłem z AliExpress. Na początku troszeczkę się obawiałem AliExpress, z tego względu, że jednak bardzo często czytałem, że sprzedawcy lubią kręcić, lubią troszeczkę dawać nam podpuchy w swoich ogłoszeniach i wysyłają nam elementy, które jednak nie spełniają naszych oczekiwań. Ja zamówiłem kilka szklanych elementów. Byłem dosyć ciekaw, czy one przyjdą do mnie z drugiego końca świata w całości. W większością udało się, powiem szczerze. Powiem wam, ile za te elementy zapłaciłem, i również dodam linki w opisach, abyście zaoszczędzili swój czas. Jak i również, wydaje mi się, swoje pieniądze kupując na AliExpress, ponieważ ja już sprawdziłem tych sprzedawców. Elementy dotarły, są zgodne z opisem. I pokrótce je dla was umówię. Z tej strony leży licznik bombelków do CO2, którego używam. Teraz go odpiąłem, troszeczkę wody mi się wylało. Mam to wszystko podpięte, tak przy okazji, na takie szybko złączce, ponieważ mam przygotowane dwa zestawy, właśnie takiego licznika bombelków. I jak mi się troszeczkę ubrudzi cały dyfuzor, to wtedy tylko, bo odpinam całość, wyciągam. Bez yy, tutaj grzebania i podpinam sobie kolejny zestaw, który mam przygotowany. Z tym licznikiem jest taka sprawa, że zamówiłem dwa w cenie 25 zł, 63 groszy. W Polsce widziałem takie w granicach 70 zł, 60 zł. Tyle, że on już jest dosyć duży i jeden przyjechał mi uszkodzony. Była pęknięta ta rurka. Zgłaszałem to panu sprzedawcy z Chin, ale za bardzo się z nim nie mogłem dogadać, i powiem szczerze, że machnąłem na to ręką. Eee, może kiedyś spróbuję jeszcze zamówić kolejne dwa. Może przyjdą w całości i będzie w razie czego na wymianę, albo e, odstąpię komuś e, taki licznik bąbelków z tego względu, że no jest ryzyko podczas zamawiania. Szklanych elementów, jednak wiecie, jak to czasami jest z przesyłkami, nawet w Polsce, wszystko zrzucane, później przygniatane i jest problem, chociaż te liczniki bombelków były naprawdę bardzo słabo zabezpieczone. Pisałem w wiadomości, że jeżeli następnym razem bym zamawiał takie liczniki bombelków, to bardzo proszę o dokładniejsze zabezpieczenie tych liczników, ponieważ te drop jak zamawiałem, naprawdę było winięte bardzo fajnie w piankę i nie było z nimi problemów. Zamówiłem po dwa też te dropshakery. Wszystkie przyjechały w całości, również w zestawie były przysawki. Powiem jeszcze tak, że jakościowo wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tak jak na przykład tutaj wybrałem jeden dropshaker, za który ten zapłaciłem. 6 zł, tutaj mam zapisane 6 46 zł, 46 groszy. W Polsce taki widziałem w granicach 20 zł, bez żadnych dodatkowych płynów. Akurat, właśnie ten ma taki nadlew, troszeczkę szkła, ale nie powinno to razić w akwarium. Jeszcze tego akurat nie zakładałem. Mam inne założone. I jest naprawdę warto. Zaryzykować, zamówić coś, sprawdzić, a nuż może przyjdzie faktycznie w całości. Powiem szczerze, że tego się naprawdę bardzo obawiałem. Drugi Drop checker jest to taka kula. Ona wewnątrz ma tutaj właśnie rurkę, która doprowadza ewentualną tą ilość dwutlenku węgla do płynu. Zamówiłem z tego względu, że ciekawie wyglądało. Ten Drop checker jest w cenie 4,52 zł. Również jeszcze tak powiem, że jak ja zamawiam na AliExpress, co też może zrobić, zrzucę telefonu i pokażę wam, o co mi dokładnie chodzi. Sprawdzam ilość zamówień danego produktu, ponieważ tam wyświetlają się zamówienia danego produktu na, na stronie AliExpress, jak i również zdjęcia. Też bardzo często w komentarzach są dodawane zdjęcia danych produktów. Tam też pokażę wam akurat w tych drobnarkach, jakie są czasami pudełka dosyć mocno no, zniszczone przez ten transport właśnie długi, czy też właśnie to obchodzenie się niezbyt delikatne z danymi paczkami. I jest naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo, że takie rzeczy zostaną uszkodzone. Ale ja zaryzykowałem. Tutaj Wam pokazuję, że szklane elementy mogą przyjść z Chin w całości i Wam wrzucę linki właśnie do tych elementów, ponieważ one są już sprawdzone. Ja zaryzykowałem, dotarły do mnie w całości, dotarły zgodne z opisem, więc już pokazuję, jak to wygląda na AliExpress, ale na aplikacji, która jest na telefonie, z tego względu, że będzie mi łatwiej to nakręcić. I teraz zobaczcie, wyszukałem Wam kartę z zamówieniem checkera tego zakrzywionego najbardziej klasycznego. W aplikacji mobilnej od razu mamy mm, przetłumaczone większość rzeczy, tylko, że tak jak widzicie, to tłumaczenie jest straszne. Kupujemy nowe szkło, spadek monitora, tester, shaker, CO2, akwarium, not notatki. Dlatego ja nie używam aplikacji mobilnej do zamawiania. Zawsze siadam do komputera, do oficjalnej strony Aliexpress i wtedy tak naprawdę sobie sprawdzam dokładnie co kupuję używam strony nietłumaczonej w języku angielskim i w tym wypadku jeżeli zakupujemy na aliexpress płacimy w dolarach amerykańskich tutaj akurat na aplikacji mobilnej jest to od razu przeliczone w złotówkach i też bardzo często na aplikacjach mobilnych mamy rabat akurat w tym momencie 31% tylko na urządzenia mobilne. Ja nie zamawiam z urządzeń mobilnych. W szczególności też nie płacę na tego typu stronach z urządzeń mobilnych. Ja osobiście pewnie czuję się płacąc przez y, normalnie komputer, przelewem, a nie przelewem przez telefon. Jakoś nie, nie, nie mogę się do tego przekonać. Tutaj mamy również te zamówienia, o których wcześniej wspomniałem. Było ich 8. 8 osób złożyło zamówienie na tego DropChakera i lista życzeń, również możemy tak jak na Allegro sobie e, taką stworzyć listę obserwowanych rzeczy i tutaj też jest taka możliwość w tym wypadku mamy również darmową dostawę zawsze uważajcie na tą dostawę bo czasami ta dostawa może przekroczyć koszty e, samego produktu jak i również koszty produktu w Polsce i, i tak naprawdę wydamy więcej pieniędzy niż byśmy zamówili to na swoim tutaj e, w swoim kraju a szybciej też ten produkt otrzymamy i też mamy pewność, że on dojedzie tak naprawdę w całości. A jeśli nawet nie, mamy e, tak naprawdę większą możliwość reklamacji tego produktu. No bo jednak, tak jak wcześniej pisałem, ja z tym panem od e, dziecika bąbelków w ogóle się nie mogłem dogadać. On co innego, ja co innego. I naprawdę wreszcie machnąłem na to ręką, bo szkoda było mojego czasu. Tutaj również mamy tak zwane feedbacki, czyli właśnie opinie, jakieś komentarze i tak jak wcześniej mówiłem, te opakowania potrafią przyjść już troszeczkę wymęczone tą podróżą, ale akurat te dropshakery są wykonane z tyle, na tyle grubego szkła, jak również ich wielkość jest na tyle akurat mała, że nie oddziałują na nich aż takie siły i też nie są narażone aż tak bardzo na uszkodzenia. I jeszcze przejdziemy do Karty z tym kolejnym drop checkerem okrągłym i pokażę Wam, jak wygląda karta z tym drugim drop checkerem. W tym okrągłym drop mamy akurat więcej zdjęć poglądowych. Jak widzicie, nawet jest tu zdjęcie z wymiarami tego drop checkera. Również jest kwota podana w dolarach amerykańskich. Również rabat. Ten rabat y, będzie honorowany również na tej ogólnej stronie, e, tej oficjalnej na komputerze Aliexpress. I w tym wypadku mamy 98 zamówień z różnych zakątków świata. I również te zdjęcia, które są. O, jeszcze bardzo ważna sprawa, o której też nie wspomniałem. Jeżeli jesteśmy zalogowani w danym kraju, e, będą nam się wyświetlały domyślnie komentarze z danego kraju, czyli mamy tutaj taką zakładkę, klikamy na e, naszą flagę biało-czerwoną, i wtedy mamy komentarze z naszego kraju. Tutaj komuś do Polski przyjechał, właśnie drop -cheaker. Całe jest zdjęcie potwierdzające. Wszystko jest ok, pięć gwiazdek, więc nie ma najmniejszych problemów, ale to chyba nawet mój jest komentarz. No tak, to jest nawet mój komentarz, więc nie zauważyłem, zapomniałem, że dałem tego, tego komentarza. Jest to mój komentarz. Jak widzicie, dałem 5 gwiazdek, bo naprawdę szybko wszystko dotarło i jest e, e, w całości cały Drop Checker. Jeszcze inne zdjęcia. Tutaj wam pokażę. Już tutaj opakowanie u jakiegoś kupującego. Zobaczcie, jakie one jest naprawdę wymęczone tą podróżą. Ale drop przyjechał cały. I również tutaj jest jeszcze wiele innych zdjęć potwierdzających, że te drop potrafią przyjechać całe. I tutaj po prawej stronie, to jak widzicie, jest pianka. Wszystkie drop checkery, takie jakie właśnie ja dostawałem, były owinięte w tą piankę, co też wydaje mi się, że pozwalało dokładnie zabezpieczyć tego drop checkera. Jest nawet zdjęcie w akwarium, jak wygląda, działa, wszystko jest ok. Więc tutaj właśnie tak ta karta wygląda. Pokażę Wam jeszcze kartę z licznikiem bombelków jak ona wygląda. I tutaj mamy licznik bombelków W tym akurat w wypadku mamy dwa zdjęcia. Tylko tak jak wcześniej wspomniałem, trzeba uważać na ten licznik bombelków z tego względu, że ma te wystające elementy. Jak gdybym teraz zamawiał ten licznik bombelków bym dodał od razu opis, komentarz do tego zamówienia, aby dobrze zabezpieczyć ten licznik bąbelków. Nawet możecie się podeprzeć moimi doświadczeniami napisać, że w jednym z zamówień on przyjechał, przyjechał pęknięty i bardzo prosicie o lepsze zabezpieczenie tego licznika bąbelków. I również tutaj mamy właśnie ten rabat, ale tylko na urządzeniach mobilnych. 25 zamówień i w tym wypadku zobaczcie, zwróćcie uwagę, że jest wysyłka już płatna 46 yy, tutaj centów, przeliczone na około 0,66. zł, ale to nie jest zbyt duża kwota, więc można śmiało, można śmiało yy, sobie, wydaje mi się zakupić, ta cena nie jest jakaś wygórowana za przesyłkę, tutaj akurat nie mamy żadnych zdjęć poglądowych, jak ten yy, licznik bombarków wygląda, czy ewentualnie nawet jak wygląda opakowanie. Przyznam szczerze, że ja też akurat nie dodawałem do wszystkich zamówień e, jakichś tam zdjęć czy feedbacków z tego względu, że jeszcze to były moje początki na Aliexpress i nie wszędzie dodawałem te komentarze, jeszcze z tym się zapoznawałem. Więc tak wygląda pokrótce akurat przy okazji pokazałem Wam jak wygląda aplikacja mobilna Aliexpress, gdybyście zamawiali coś z Aliexpress ewentualnie mieli jakieś problemy jeżeli tylko w miarę możliwości, jeżeli będzie wystarczało mojej wiedzy, chętnie pomogę więc możecie pisać w komentarzach, ewentualnie pytać jak wygląda zamówienie na Aliexpress i też jeżeli byście mieli jakiś problem z Aliexpress jeżeli tylko będzie moja wiedza na to pozwalała pomogę, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się, wydaje mi się już niebawem.